kolejne spotkanie w programie Wszyscy na Jednego. Dziś w składzie nieco okrojonym, ale studio jest otwarte, więc jeżeli mają się spóźnić, to dotrą. Jeśli nie, to trudno. Sebastian Wawliczak w naszym studio, Ruch Młodych Twojego Ruchu. Dzień dobry, witam Państwa. Artur Jaźwiński, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Dzień dobry. Sławek Zasadzki, oczywiście, witam Państwa. I pan Stanisław Bielik, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Były starosta koniński jest naszym gościem. Dzień dobry. Tak, dzień dobry panie rektorze, dzień dobry. Od Sebastiana, Sebastiana Wawliczaka zaczniemy. Dzień dobry radiosłuchacz Radia Koni. Przyglądając się innym wielkopolskim zarządzaniom melioracji urządzeń wodnych, jej strukturom organizacyjnym tak wewnątrz, w innych miastach, gdzie w ogóle istnieje też taka jednostka, nie figuruje stanowisko zastępcy dyrektora. W związku z tym, proszę mi powiedzieć, dlaczego akurat w Koninie powstało takie stanowisko, na którym właśnie pan zasiada i jakie dodatkowe kwestie porusza właśnie wielkopolskie zarządzanie melioracji urządzeń wodnych w Koninie, które nie poruszają inne właśnie te instytucje, że trzeba by uruchomić takie stanowisko. Kolega pyta, jak państwo słyszą, o pracę pana Stanisława Bielika. Tak. Stanowisko pierwszego stanowiska nie powstało z momentu, kiedy ja przyszedłem do pracy, bo to stanowisko już było poprzednio. Na tym stanowisku był zatrudniony świętej pamięci już pan Wiesław Prauza. To stanowisko powstało wcześniej, dlatego że wcześniej jedynym rejonowym oddziałem wielkopolskiego zarządu, którym i Konin był wyjątek, gdzie znajdowała się oprócz oddziału wielkopolskiego zarządu melioracji urządzeń wodnych, jeszcze znajdowała się jedna instytucja, która się nazywała, w tej chwili mi uciekło z głowy, ale Rolwod, która zajmowała się głównie urządzeniami, przepompowniami najpopularniej mówiąc, konserwacją. Tych przepompowni mamy tutaj na terenie naszego rejonowego oddziału, bo przypomnę, że rejonowy oddział to jest dawne województwo konińskie, a więc i powiat słupecki, kolski, turecki, miasto Konin i powiat koniński oczywiście. Tych przepompowni mamy 11 sztuk i było, Rolwod zajmowała się właśnie tym po likwidacji Rolwodu. Po prostu zostało to wszystko włączone do rejonowego oddziału wielkopolskiego zarządu melioracji urządzeń wodnych w Koninie i stąd powstało to stanowisko. Ale tak jak powiedziałem, to stanowisko powstało znacznie, znacznie wcześniej. Jak rozumiem, Sebastian Ławniczak chciał zapytać, czy to było stanowisko dla pana stworzone, tak? Znaczy, mnie też to zastanawia bardzo. To już w kolejnej turze, w podsumowaniu będziemy to omawiać, tak? Artur Jaźwiński. Dziękuję bardzo. Jaki jest pana pogląd w sprawie planu lokalizacji gminy Rychwał kopalni węgla brunatnego? Kilka lat temu na linii Jaruszewice, Siąszyce, Grochowy wyprowadzono odwierty. Z badań wynika, że można by eksploatować ten surowiec przez kilkadziesiąt lat. Tak, no tutaj zawsze występuje problem rolnictwa i problem przemysłu. Oczywiście z punktu naszego widzenia tutaj rejonu konińskiego, no to oczywiście uważam, że ta kopalnia jest po prostu potrzebna, ponieważ no jeszcze te kilkadziesiąt lat elektrownie, które są przystosowane do pracy na węglu brunatnym. Pamiętamy przecież nową elektrownię bardzo Pątnów 2. A zasoby węgla, te, które w tej chwili są w części północnej naszego powiatu konińskiego, one się po prostu pomału wyczerpują. Natomiast no, jest problem rolników. Chociaż wydaje mi się, że ten problem chyba troszeczkę dojrzewa, bo inne gminy, gmina Stare Miasto, gmina Żgów, tam rady podjęły uchwały, które powiedzmy wprowadziły kopalnie do planu zagospodarowania tutaj przestrzennego gminy. Natomiast nie było tylko uchwały rady gminy Rychwał. Ale myślę, że i tutaj też sprawa dojrzewa i myślę, że chyba no, te przeważą poglądy, że jednak mimo wszystko tą kopalnię należałoby uruchomić, z tym, że no, występują tutaj problemy, bo z transportem węgla.
To są duże odległości mimo wszystko od kopalni. Wcześniej słyszałem, że podobno to miała być, ten węgiel miał być transportowany jakąś kolejką do elektrowni Adamów. No, ostatnio przeważały poglądy, żeby to była jednak elektrownia Pątnów. I to jest, tu jest problem z transportem i myślę, że chyba będzie to trudny problem do rozwiązania, ponieważ z wcześniejszych, powiedzmy, wcześniejszych podejmowanych działań kopalnia miała różne tam pomysły, również między innymi przewożenie samochodami tego węgla, co w moim odczuciu to jest absolutnie nierealne, ponieważ ja to zawsze tak porównuję. Kiedyś pracowałem w gminnej spółdzielni i mówię, samochodami węgiel do gminnej spółdzielni można było wozić, bo to się przywiozło jeden, dwa samochody w ciągu tygodnia i było ok. Tutaj to musi to iść dosłownie non-stop, co kilka minut jeden transport, co dla środowiska, jak i zresztą no, dla samego stanu dróg, to chyba to jest absolutnie niemożliwe, żeby można było realizować. Także tutaj problemy na pewno są duże. Pytanie, czy to nie jest dzielenie skóry na niedźwiedziu tak naprawdę, tak? No, bo to, że są złoża, to jest jedno, a przyszłość kopalni jako takiej i jej jakby plany inwestycyjne, tak naprawdę one nie są jednoznaczne. Znaczy, myślę, że no, w tej chwili jest konsolidacja przemysłu energetycznego i paliwowego, więc w tym układzie no, musi zarząd tego przedsiębiorstwa, po prostu tej spółki, podjąć odpowiednie decyzje. Ale nie wiadomo, czy nie pójdą w stronę innych paliw, na przykład... No, na pewno to jest możliwe, bo jak ktoś mówi, wszystko jest możliwe, tylko że w tej chwili te kopalnie, te elektrownie, które są dostosowane do produkcji energii na bazie węgla brunatnego, no to chyba byłoby trudno ich tak przestawić szybko na inne paliwo. Także uważam, że po prostu no, chyba jeszcze te kilkadziesiąt... Byłoby to w naszym wspólnym interesie, co prawda. Tak uważam. Dziękuję bardzo za tę część rozmowy. Sebastian Ławniczak, Artur Jaźwiński i pan Stanisław Bielik w dzisiejszym programie Wszyscy na jednego. Druga tura pytań w programie Wszyscy na jednego. Naszym gościem jest dziś były starosta koniński, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Koninie, pan Stanisław Bielik. Teraz rozpocznie Artur Jaźwiński, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Dziękuję. W 2010 roku w wyborach samorządowych ruszał komitet powiązany z PSL Młodzi dla Konina. Czy w nadchodzących wyborach młodzi mogą liczyć na zielone światło? I czy macie państwo już jakiś pomysł na to, aby PSL był widoczny w Koninie? Przepraszam bardzo, że troszeczkę poprawię, bo w roku 2006 to był Komitet Młodzi dla Konina, a w roku 2010 w wyborach samorządowych do Rady Miasta Konina w 2010 to już był Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Już tutaj nie było... Nie było młodych w PSL-u. No to przepraszam bardzo. Byli młodzi, ale chodzi tylko o nazwę komitetu. Większość było młodych. Tutaj zdecydowanie to możemy tutaj, jeśli trzeba, sprawdzić listy i kandydatów. Czy to zmienia sens pytania? W takim bądź razie w 2006, bo sens pozostaje ten sam. Tak, więc no, była nazwa taką właśnie młodzi wymyślili, żeby to były młodzi dla Konina i po prostu. Ale od 2006 trochę się postarzali. Od 2006 się postarzali się, tak, ale przychodzą też inni. Natomiast tutaj postanowiliśmy w roku 2010, że to będzie to komitet, lista kandydatów do Rady Miasta będzie pod Komitetem Wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego i na rok 2014, na dzień dzisiejszy, nic tutaj nie ma żadnej zmiany, również taka lista powinna być. Takie założenie w tej chwili, że lista kandydatów do Rady Miasta Konina będzie pod Komitetem Wyborczym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czyli nie będzie specjalny. Dobrze. Sebastian Ławniczak, ruch młodych twojego ruchu. Ja mam pytanie też tak odnośnie tej, co przed chwilą kolega powiedział. Obserwując właśnie działania Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak, które też próbuje się na rynek konińskiej polityki się tak przebić, obserwując działania, jakie są w Słupcy, tam bastion PSL, tak naprawdę rządzi PSL, Słupca nie daje sobie dosyć rady, bo jest dosyć gigantyczne bezrobocie, jest masę lokali do wynajęcia i
co Polskie Stronnictwo Ludowe jest w stanie zaoferować mieszkańcom Konina, jeżeli by dostało się na przykład do rady kilka radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego? Co jesteście Państwo w stanie zaoferować mieszkańcom Konina? No tak, rzeczywiście tu ma kolega rację, bo to bezrobocie, powiedzmy, to nie tylko powiat słupecki, bo i powiat koniński nie jest dużo lepszy, jeśli w ogóle jest tam po kilka dziesiątych procent lepszy w stopie bezrobocia. No i w ogóle cały rejon koniński, miasto Konin może jeszcze najmniej, ale również. Natomiast no przede wszystkim jako PSL my możemy, powiedzmy, proponować rozwiązania. Tutaj to myślę, że tutaj to pytanie też jest w tym kierunku. No cóż, bardzo długo rodzą się różnego rodzaju pomysły w Koninie z różnymi rodzaju strefami, powiedzmy, i jakoś to, powiedzmy, nie może nabrać rzeczywistego charakteru. Teraz znowu słyszę, że znowu mają być jakaś tam strefa, ma powstać tu chyba w części... Na Międzylesiu. W Koninie. No ale to dopiero ma być za ileś tam lat, no powiedzmy, nie? A tutaj ten czas po prostu nagli. Dlatego wydaje mi się, że no ja mi jest trudno po prostu tutaj w chwili mówić, bo nie jesteśmy w samorządzie Konina, że wydaje mi się, że no brak jest przede wszystkim określonego przyspieszenia tych wszystkich prac, które by mogły, że tak powiem, tych inwestorów ściągnąć. Myślę, panie przewodniczący, ale to trochę wygląda tak, że Konin, tak jak większość innych miast, odpuszczacie sobie tak naprawdę, że bardziej chodzi wam o te małe miejscowości, o wieś generalnie, mimo tego, że PSL od pewnego czasu próbuje się pozycjonować jako partia również atrakcyjna dla miast, to tak naprawdę nie przykładacie do tego zbyt dużej wagi. Jest fakt, że na pewno jesteśmy jako PSL, jako partia bardziej związani z małymi środowiskami, z środowiskami wiejskimi, z małomiasteczkowymi, mniej z takimi aglomeracjami jak Konin. No, ale oczywiście co wcale nie znaczy, że tutaj nie mamy żadnych pomysłu na to. Nie wiem, na ile ten mój, który tu przed chwilą przyznałem, że należałoby pewne prace przyspieszyć. To każdy tak można... powie. No tak, no trzeba to jeszcze potem dodać, w jaki sposób to zrobić po prostu. No mówię, to już trzeba zajrzeć do środka tej materii po prostu i zobaczyć, czy to są sprawy własnościowe, powiedzmy, czy powiedzmy plany zagospodarowania. To zajrzyjmy, bo w tej chwili wydaje się, że klucz leży w Unii Europejskiej, w rękach marszałka Woźniaka. Był pan może w poniedziałek w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na tym spotkaniu, które marszałek zorganizował, konsultując WRPO? Nie byłem, ale czytałem, zna pan zapewne. Tak, ale czytałem właśnie w prasie, że no jednak marszałek na ten tak zwany ZIT zintegrowany... Ani na ZIT, ani na aglomerację, ani na nic nie da pieniędzy. I to tak, pytanie takie, no mamy wicemarszałka Sejmu, to jest przełożenie polityczne zbyt krótka dźwignia, żeby cokolwiek zrobić? Myślę, że nie. Ale to jest też kwestia, powiedzmy, na ile, powiedzmy, no tam marszałek, powiedzmy, no po prostu ten nasz rejon koniński jest w jakiś sposób, moim zdaniem, po prostu pomijany. Mówi się, że jest to tak zwana ściana wschodnia i wydaje mi się, że chyba... A mówi się też, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma duży udział w podziale środków unijnych, duży wpływ na to. Mamy taki wpływ, jaką mamy siłę w parlamencie. No, proszę porównać, nasza siła w parlamencie to jest tam 30 posłów, a platforma... No nie, no ale minister, wicemarszałek, minister gospodarki... Wszystko się zgadza, tylko panie redaktorze, no minister jest jeden plus, dołączmy jeszcze dwóch z innych tam, powiedzmy, resortów, to będzie trzech na 20 kilku ministrów. Poza tym no tutaj jest też i taka rzecz, no i różnice programowe tutaj między Platformą a PSL-em są znaczne. My jesteśmy bardziej... No ale nasze potrzeby są też znaczne. Pan oczywiście, jako polityk w samorządzie powiatowym działający powinien być zainteresowany szczególnie tym, co robi powiat, a powiat właśnie no, w jakiś sposób zainicjował i kreuje tę politykę aglomeracyjną. Ja myślę, że przez te pierwsze trzy kadencje, kiedy byliśmy tutaj jako koalicja zarządzająca w powiecie, to w powiecie żeśmy naprawdę zrobili bardzo dużo, szczególnie w ostatniej, trzeciej kadencji, kiedy po prostu
te takie proste, najbardziej proste ludzkie sprawy, że się rozwiązywali, to są popularne, muszę od tego zacząć, budowa dróg, gdzie powiedzmy, no jest to taki naprawdę gorący problem i praktycznie żadnego zebrania, spotkania, bo obojętnie w którym to będzie bilans, to będzie bilans, który w połowie przyszłego roku mniej więcej będzie dokonywany, kiedy kampania się rozgrzeje. Ale natomiast... to już nie nasz będzie bilans, nie PSL-u bilans, bo my nie jesteśmy, jak pan na pewno wie tutaj. Ale będziecie zestawiać pewnie i mówić, że jesteście też godni poparcia. Oczywiście, że tak. I tutaj, i to powiedzmy w różnych tutaj dziedzinach. I a co z tym marszałkiem zrobić? Bo to jest rzeczywiście problem i myślę sobie, że warto byłoby zjednoczyć się jakby mimo politycznych podziałów, tak? No mówię, mamy swojego wojewodę, mamy swojego wicemarszałka w Sejmu, tak? Mamy senatorów, parlamentarzystów. No, nie wiem, jaki pan rektor mówi podziałach, bo jeśli chodzi politycznych o... Politycznych oczywiście. No tak, ale no polityczny w zasadzie tutaj... No bo każdy chciałby sobie przepisać sukces. No i dobrze, że jeśli tych sukcesów będzie dużo, to wszystkim starczy po prostu. Tylko gorzej, jak nie ma tych sukcesów, a u nas po prostu tu w tym naszym rejonie Konińskim, no trudno się tych sukcesów dopatrzyć, coraz to bardziej jesteśmy... Dlatego, że jednym głosem mówić nie potrafimy. Znaczy, nie wiem, no myślę, że sejmik samorządowy i rząd, koalicja Platformy i PSL-u, no jest tutaj na tyle spójna, oczywiście różnice są, ale na tyle jest spójna, że no nie można mówić, że powiedzmy jest jakiś tam wyrywaniec, na pewno w jakimś tam sensie, ale dlatego też jest no kwestia tylko, tu jest pewna potrzebna, moim zdaniem, pewna regionalizacja, no bo jednak mimo wszystko ten nasz rejon Koniński odbiega poziomem rozwoju od i specyfiką gospodarki, która się zmienia i tak dalej. Tak. Panowie, czy macie jakieś pytania jeszcze do pana przewodniczącego na koniec tej serii? W takim razie za kilka minut podsumujemy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziś gościem programu Wszyscy na Jednego jest były starosta koniński, prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Koninie, pan Stanisław Bielik, a odpytywali go Sebastian Ławniczak z Ruchu Młodych Twojego Ruchu i Artur Jaźwiński ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Pozwolicie, że ja zanim oddam wam głos jeszcze jedno pytanie do pana przewodniczącego, bo Platforma Obywatelska zainaugurowała kampanię samorządową, Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało kampanię samorządową, Sojusz Lewicy Demokratycznej oficjalnie nie, ale władze wojewódzkie tej partii udzieliły poparcia prezydentowi Józefowi Nowickiemu jako ich naturalnemu kandydatowi na prezydenta Konina. Co z Polskim Stronnictwem Ludowym, kiedy startujecie? Czy może już wystartowaliście, a myśmy tego nie zauważyli? Jeszcze nie wystartowaliśmy, ale zbieramy, że tak powiem, tutaj liczy na szable odliczymy. Również ja myślę, że nie ma będzie tutaj u nas żadnych problemów. Nasze struktury, które są zarówno powiatowe, jak i w gminach, są na tyle dostatecznie przygotowane, żeby z tą kampanią w odpowiednim czasie ruszyć i na czas po prostu, jak zawsze po prostu zdarzyć. Mm-hmm. Ale jak rozumiem, to będzie głównie powiat i gminy. Na Konin sił specjalnych rzucać nie będziecie, bo pewnie też i ławka krótka. Znaczy, może i ławka nie jest z najdłuższa, to prawda, no też patrzymy na szanse, jakie tutaj po prostu posiadamy i no wiadomo, że kampania wyborcza kosztuje, no nie oszukujmy się po prostu, my nie mamy. A poza tym kampania wyborcza trwa 4 lata, jak mówią. Znaczy na drugi dzień po zakończonych wyborach, tak, tak, oczywiście. Tutaj i po prostu, no kandydaci, którzy by ewentualnie mieli chęć wystartować, no też liczą, powiedzmy, koszty, jakie są, no, jeśli, i szanse po prostu na drugie, jeśli jeszcze szanse są, powiedzmy, no dosyć małe, no to po prostu i z kandydatami też oczywiście pewnie nie wszyscy chcą podejmować. Pewnie w przypadku PSL-u ubieganie się o prezydenturę to będzie walka o honor tylko tak naprawdę i pokazanie się, że jesteśmy. Kto mógłby być waszym kandydatem w tym roku? My na ten moment nie powiem o żadnym kandydacie, bo nie dlatego, że chcę to w tajemnicy trzymać, tylko po prostu takiego kandydata nie mamy. Natomiast wcale to nie musi tak być, że my, powiedzmy tak, jak to było 4 lata temu, swojego kandydata z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłaszać. Rozumiem, że możecie poprzeć kogoś, tak? Kandydat, który po prostu będzie z innej listy, może być poparty przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Albo niezależny.
poparty albo przez... niezależny, no oczywiście, bo tutaj nie musi być partyjny kandydat na prezydenta, nie musi być partyjny, wiadomo. Że... Dobrze, dziękuję bardzo. Podsumujmy w takim razie. Sebastian Ławniczak, Ruch Młodych, twojego ruchu. Ja przede wszystkim chciałem panu podziękować za kulturalną, merytoryczną rozmowę i przede wszystkim rozmowę na temat, jak niektórzy tej przedmówcy, którzy zasiadali na pana fotelu. Również chciałbym się odnieść do tego wielkopolskiego zarządzania melioracji urządzeń wodnych, bo mi tutaj chodziło bardziej w kontekście takim, że patrzyłem na inne struktury, Leszno i w innych województwach też patrzyłem i tam po prostu były struktury takie, że był dyrektor, specjalista i księgowy. U nas w Koninie natomiast jest coś takiego, że jest dyrektor, wicedyrektor i jest od razu właśnie ten skarbnik księgowy. Także mi chodziło tylko o tą różnicę. Chciałem się również odnieść do... Ale to tylko ja dopowiem, że była jasność, to nie była zmiana pod pana przewodniczącego robiona, tak, bo tak była, było. Tak, była już dłuższa struktura, mogę tylko się, to było właśnie zaskoczenie. Proszę bardzo. Nie będę mówił, w którym oddziale wielkopolskim, ale tak pan, bo tu pan wspomniał o specjaliście. Nie nazywa się pan zastępca dyrektora, tylko się nazywa główny specjalista. A obowiązki pełni to samo. A kiedy rozmawiałem z dyrektorem, to mówił do niego, o, tu jest mój zastępca dyrektora. Czyli po prostu tylko taka nazwa, a w rzeczywistości jest, rozumiem. Chciałbym się jeszcze odnieść tutaj, co pan redaktor też słusznie wspomniał o WRPO i o CIT-ie ostatniej konferencji pana marszałka. Ale chciałbym, żeby to miało związek z wypowiedzią w tym programie. No to w takim razie nie mam nic do powiedzenia w takim razie. Artur Jóźwiak, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci. Dziękuję panu bardzo za przybycie i tutaj tak jak kolega Sebastian powiedział, dziękuję za konkretne odpowiedzi. Myślę, że w przyszłości będziemy mogli razem współpracować. Dobra, a jeszcze, żeby... Teraz pan przewodniczący. Ja teraz, tak. Dziękuję wam za to podsumowanie. No przede wszystkim to, żeście te pozytywne opinie jako młodzi gniewni wyrazili pozytywną opinię na temat moich wypowiedzi. Cieszę się, że jest to zainteresowanie tymi problemami, którymi tutaj nasz powiat, czy nawet szerzej powiedział region żyje. To znaczy te sprawy związane typowo z rolnictwem, bo trzeba przyznać, że to nasze rolnictwo bardzo mocno, ja obserwowałem to rolnictwo przez, tak bezpośrednio, kiedy byłem wicestarostą i starostą, bezpośrednio od podwórka, to nasze rolnictwo naprawdę w tym okresie umiało skorzystać ze środków unijnych, naprawdę wiele gospodarstw tutaj, no bardzo wysoko, mocno podniosło i swój poziom produkcyjny i ten wygląd tego gospodarstwa i co jest istotnie ważne, to sprawy ochrony środowiska. I teraz potrzebne jest dla tego rolnictwa po prostu między innymi w tych melioracjach, o których tutaj żeśmy tu wspomnieli, nie było tutaj więcej mowy na ten temat, co robimy, jakie są zamiary, ale naprawdę ubiegamy się o środki na meliorację, szerzej bym nawet powiedział, na gospodarkę wodą, bo meliorację rozumiem tu znacznie szerzej, na gospodarkę wodą dla rolnictwa przede wszystkim, bo Wielkopolski Zarząd Melioracji Urządzeń Wolnych do tego jest przede wszystkim powołany. Za gospodarka wodą na rzecz rolnictwa. To mamy problem tak naprawdę, bo to i Jeziorsko będzie się kłaniać, i spółki wodne, z którymi też mamy kłopoty, i tych obszarów, które trzeba powiązać, jest sporo. Żeby nie było tak, że my tutaj kneblujemy kogoś, jeżeli uda się to pytanie o WRPO sformułować pytanie, a nie deklarację i manifest polityczny, i sformułować tak, żeby pan przewodniczący mógł się do tego odnieść, potraktujemy to jako pytanie i dopuścimy to. No to raczej była taka moja drobna sugestia odnośnie właśnie tego, także to czyli nie będzie manifest polityczny. Bardziej manifest polityczny, zgadza to, się. To dziękuję bardzo. Również jeszcze można się odnieść do kampanii wyborczej, do różnego wystartowania, to jest na ten temat. To znaczy, to nie jest pytanie, to jest w formie tylko takiej sugestii, że uważam, że niektóre partie, falstart popełniły, bo to już zostawmy to sobie. Dodajmy, że prawo, że twój ruch, czyli dawni ruch Palikota, również wystartował do kampanii samorządowej. A ja państwu powiem, że za tydzień naszym gościem będzie poseł Andrzej Dera. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję. Przewodniczący Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Stanisław Bielik, był naszym, to znaczy moim, Artura Jaźwińskiego i Sebastiana Ławniczaka. Dziękuję młodym ludziom i dziękuję państwu za uwagę, radiosłuchaczom Radia Konin. Radio Konin. Pierwsze w regionie.